dobry. A dobry. Janusz Majlon, komenda stołeczna. Chciałbym porozmawiać z panem Maciejem Fiukiem. O Jezu, to Bimber pewnie chodzi. Nie, nie, ja w zupełnie innej sprawie. Ach, to dzięki Bogu. To chodźmy. Maciuś jest w szopie, jakieś kołki struga. Maciuś! Milicja do ciebie! O, widel! A! Stój, bo strzelam! Co? Karty lubimy, tak? Kurwa, Mać! To już nie można sobie w tysiąca przyciąć, albo w kuku! Maglon. Słuchaj, właśnie w Radiu Suwałki podali, że w okolicach Sejn znaleziono na polu martwe ciało Denata. Postrzał w serce, a przy ciele znaleziono kartę do gry. Niech zgadnę. Ascaro. Brawo! Halo? O, teraz cię słyszę! To skąd ta kokaina? Ten proszek, który mi dałeś, to nie kokaina. To najczystsza sproszkowana grzybnia pieczarki polnej. Ale co dziwne, owocniki wyglądają jak biała psia kupa. A jak smakuje? No, wybacz, nie próbowałam. Obrzydliwa jestem. Chociaż może do pizzy? No dobra, dzięki mama! Z kim grałeś ostatnio w karty? Z Ryśkiem Shiro! No przejebałem opryskiwacz, kosiarkę i dwa worki ziemniaku! Ryśek Shiro? To brat Leona Shiry, naszego sołtysa. Ale ja nie rozumiem, po co im była taka bandytierka, jak oni mają dobrze prosperującą pieczarkarnię. Panie komendancie! Będzie mi potrzebne wsparcie. Halo? Maglon na pozycji. Oddział gotów? Gotów, gotów. On się nie pyta, czy biorą. A ja mu tu... Nie chuja! A wiesz, całe wiadro patroliaków już natrzepane. Panowie, uwaga. Cel wchodzi wejściem od pieczarkarni. Ja wchodzę teraz, wy dokładnie za minutę. No to, wiesz, wie, a czemu za kolejny masz koniarkę? Bo bez niej wyglądam jak twoja stara. Posyp lepiej. Rysiek, jesteś tam? Tak, sram. Dobra, dobra, nie, nic. Ja idę robaków nakopać. Na rybki potem. Na razie. Ale hańba! Z klockiem w dupie! Typowe nawalenie. Jak w Magdalence. To już koniec, Shira. Jesteś aresztowany. Wiesz, z kim rozmawiasz? No, mi to wyglądasz na zjeba w moherowym berecie. Nie. Sołtysem. So
Oj, pizda zimna. Nie mam nabojów. Rysiek! Rysiek! Ciszej, kurwa. Ludzie śpią. Co? Czekasz, że nieboszczyk ci pomoże? Ty, fiucie. Zabiłeś mojego brata. Może i był idiotą. Ale kochałem go jak brata. Jedyne, co mi pozostaje w tej chwili, to ratować własną dupę. No dobrze. Panie władzo, proszę mnie aresztować. Dostanę max 3 lata za gaza. Max 3 lata? Za zabójstwo policjanta? Nie, my chłopcy ze Stołecznej załatwiamy to w inny sposób. Jaki? Zrobisz mi loda? A żebyś wiedział. 3 kulki. Wejdź. Wykonaliście kawał dobrej roboty. Nagrodę wykonałem dla was laurkę, poruczniku Marlon. Dziękuję bardzo, panie komendancie, ale tak naprawdę to jestem komisarzem. Właśnie dostaliście awans, a z awansem wiąże się 120 zł podwyżki.